Pan z wami. I z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała tobie, Panie. Jezus przybył do miasta samarytańskiego, zwanego Sychar, w pobliżu pola, które Jakub dał swemu synowi Józefowi. Było tam źródło Jakuba. Jezus, zmęczony drogą, siedział sobie przy źródle. Było to około godziny 6. Wówczas nadeszła kobieta z Samarii, aby zaczerpnąć wody. Jezus rzekł do niej: daj mi pić. Jego uczniowie bowiem udali się przedtem do miasta, aby zakupić żywności. Na to rzekła do niego Samarytanka: jakżeż ty, będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, abym dała ci się napić? Żydzi bowiem i Samarytanie unikają się nawzajem. Jezus jej na to odpowiedział: o gdybyś znała dar Boży i wiedziała, kim jest ten, kto ci mówi: daj mi się napić, to prosiłabyś go, a dałby ci wody żywej. Powiedziała do niego kobieta: Panie, nie masz czerpaka, a studnia jest głęboka. Skądże więc weźmiesz wody żywej? Czy ty jesteś większy od ojca naszego Jakuba, który dał nam tę studnię i pił z niej on sam, jego synowie i jego bydło? W odpowiedzi na to rzekł do niej Jezus: każdy, kto pije tę wodę, znowu będzie pragnął. Kto zaś będzie pił wodę, którą ja mu dam, nie będzie pragnąć na wieki. Lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem tryskającym ku życiu wiecznemu. Rzekła do niego kobieta: Panie, daj mi tej wody, abym już nie pragnęła i nie przychodziła tu czerpać. A on jej odpowiedział: idź, zawołaj swego męża i wróć tutaj. A kobieta odrzekła mu na to: nie mam męża. Rzekł do niej Jezus: dobrze powiedziałaś, nie mam męża. Miałaś bowiem 5 mężów, a ten, którego masz teraz, nie jest twoim mężem. To powiedziałaś zgodnie z prawdą. Rzekła do niego kobieta: Panie, widzę, że jesteś prorokiem. Ojcowie nasi oddawali Bogu cześć na tej górze, a wy mówicie, że to w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy czcić Boga. Jezus jej odpowiedział: wierz mi, kobieto, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcili Ojca. Wy czcicie to, czego nie znacie. My czcimy to, co znamy, ponieważ zbawienie bierze początek od Żydów. Nadchodzi jednak godzina, nawet już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w duchu i prawdzie. I takich to czcicieli szuka Ojciec. Bóg jest duchem. Trzeba więc, aby czciciele Jego oddawali Mu cześć w duchu i prawdzie. Rzekła do Niego kobieta: wiem, że przyjdzie Mesjasz zwany Chrystusem, a kiedy On przyjdzie, objawi nam wszystko. Powiedział do niej Jezus: jestem Nim ja, który z Tobą mówię. Na to przyszli jego uczniowie i dziwili się, że rozmawia z kobietą. Żaden jednak nie powiedział, czego od niej chcesz albo czemu z nią rozmawiasz. Kobieta zaś zostawiła swój dzban i odeszła do miasta. I mówiła ludziom: chodźcie, zobaczcie człowieka, który mi powiedział wszystko, co uczyniłam. Czyż on nie jest Mesjaszem? Wyszli z miasta i szli do niego. Tymczasem prosili go uczniowie, mówiąc: rabbi, jedz. On im rzekł: ja mam do jedzenia pokarm, o którym wy nie wiecie. Mówili więc uczniowie między sobą: czyżby mu kto przyniósł coś do zjedzenia? Jezus im powiedział: moim pokarmem jest wypełnić wolę tego, który mnie posłał, i wykonać jego dzieło. Czyż nie mówicie: jeszcze 4 miesiące, a nadejdą żniwa? Oto wam powiadam,
Podnieście oczy i popatrzcie na pola, jak się bielą na żniwo. Żniwarz już otrzymuje zapłatę i zbiera plon na życie wieczne. Także siewca cieszy się razem ze żniwiarzem. Tu bowiem okazuje się prawdziwym powiedzenie: jeden sieje, a drugi zbiera. Ja was wysłałem, abyście żeli to, nad czym wy się nie natrudziliście. Inni się natrudzili, a wy weszliście w ich trud. Wielu Samarytan z owego miasta zaczęło w niego wierzyć dzięki słowu kobiety świadczącej: powiedział mi wszystko, co uczyniłam. Kiedy więc Samarytanie przybyli do niego, prosili go, aby u nich został. Pozostał tam zatem 2 dni i o wiele więcej z nich uwierzyło dzięki jego słowu. A do tej kobiety mówili: wierzymy już nie dzięki twemu opowiadaniu. Usłyszeliśmy bowiem na własne uszy i wiemy, że on prawdziwie jest Zbawicielem świata. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Tak, taka długa dzisiaj Ewangelia, to kazanie dla równowagi też musi być długie. Zobaczymy. Może ktoś się zdziwił, że taka liturgia słowa. Może ktoś się przygotowywał, czy patrzył i było co innego. Jest taka możliwość, aby w niektóre niedziele, między innymi w dzisiejszą niedzielę Wielkiego Postu, zaczerpnąć zawsze Ewangelię z roku A. Teraz mamy B, ale wziąłem za tego poprzedniego. Zaraz wytłumaczę dlaczego. Już trzecia niedziela, trzeci tydzień przed nami i każda kolejna niedziela, każdy kolejny tydzień coś przed nami odkrywa, niosąc ze sobą zarazem jakieś zadanie i zaproszenie do wejścia w pewną rzeczywistość. Pierwszy tydzień to pustynia, doświadczenie pustyni, niekoniecznie tylko jako miejsca, powiedzmy, odosobnienia czy wyciszenia, ale jako miejsca, w którym człowiek bardzo łatwo orientuje się, że nie zależy sam od siebie. Może taka pierwsza obserwacja. Zależymy od natury. Nie jesteśmy od niej póki co więksi, aby tak nigdy nie było. Ale dla człowieka wierzącego, i może to będzie ten drugi krok, kolejna refleksja, to jest to, że zależymy od Boga. I do tego nas wzywa ten pierwszy tydzień. Do doświadczenia pewnej niemożności, ograniczoności, zależności, abyśmy zaczęli stawiać na Boga. Jak człowiek wszystko ma, jest syty, dobrze mu się wiedzie, to łatwo zapomina o Bogu. No a jak trwoga, to do Boga, jak jakieś problemy, to dobrze, jeżeli też do Boga, bo może tak być, że ktoś mimo wszystko nie. A my chcemy być po tej stronie, którzy jednak do Boga się uciekają. Drugi tydzień to wejście na górę, czyli jakiś wysiłek. A może być chociażby obraz rekolekcji. Wejście na górę, aby doświadczyć przemienienia, przemiany. Bycia świadkiem przemienienia Jezusa, ale też po to, aby rozpocząć własną przemianę. I to zawsze wiąże się z wysiłkiem. Tak jak wejście na górę. Czasami może musimy przystanąć, może czasami pomyliliśmy szlak, może musimy się wrócić, zacząć od nowa. Ale jesteśmy wezwani do podejmowania właśnie na nowo tego wysiłku. A może do zdobywania coraz wyższych szczytów. Mówię o tej rzeczywistości duchowej. No i dzisiaj Ewangelia spotkanie Jezusa z Samarytanką przy studni. No i teraz wyjaśniam właśnie, z czego to się bierze. Kiedyś, no tak jest cały czas, tylko może u nas to jest dosyć rzadkie, jak post był takim ostatnim akordem katechumenatu, czyli tego czasu, kiedy dorośli przygotowywali się do chrztu, a chrzest był w czasie świąt paschalnych, no to zawsze były właśnie te poszczególne etapy i to im się tak tłumaczyło. Dlatego też, aby właśnie taką dynamikę zachować, skorzystałem z tej możliwości dzisiaj Ewangelia o Samarytance, o spotkaniu z Jezusem.
Ktoś by powiedział, to spotkanie i dla Jezusa, i dla Samarytanki było nie w porę, w samo południe. 6 godzina dnia, czyli to około południa, gorąca pora. Jezus, powiedzmy, spotyka ją w codziennej takiej okoliczności życiowej. Pewnie codziennie przychodziła po tą wodę, może i więcej niż raz dziennie. Rozpoczyna rozmowę, daje się jakoś znaleźć, ale nie mówi nachalnie. Rozpoczyna też od zwykłego dialogu. Nie od razu jej wypomina pewne sprawy, dopiero później prosi ją, aby była dla niego pomocą. Kiedyś taką spotkałem dziewczynę, to jeszcze w innym mieście było. Przygotowywałem ją do bierzmowania w grupie młodzieży, a potem chodziła do liceum, w którym ja też uczyłem. No i gdzieś tam, ale nie chodziła na religię już wtedy. No i gdzieś tam ją kiedyś dorwałem tak po lekcji i no tak jej pytam o to. Ona mówi, Bóg mi nie jest potrzebny. No, może i tak być, nie? Ale pytanie, czy ja nie jestem potrzebny Bogu? Ktoś by powiedział, to jakieś takie skandaliczne, ale to tak właśnie jest, że Bóg nam taką łaskę wyświadcza, że On nam służy, On nam się daje i czyni nas użytecznymi względem siebie. I tak Jezus zaczyna z tą Samarytanką dialog. Jednak też jej patrząc na nią, warto zauważyć, że ona no nie ucieka od tego dialogu, nie? Jest otwarta. To wiemy, no tego nie będę przypominał, bo to jest wielokrotnie mówione, że zresztą tutaj też była zmianka, Żydzi, Samarytanie tam się nie lubią czy nienawidzą, nie utrzymują stosunków, a tym bardziej z kobietą publicznie też się nie rozmawiało. Jezus potrafi te rzeczy wszystkie jakieś takie społeczne czy narodowe przekroczyć, aby wyjść do człowieka. No to już można zadawać sobie pytanie, na ile my to potrafimy. Ale dalej. Woda, która tryska ku życiu wiecznemu. No, pomyślała sobie tak trochę Jezus o niebie, ona o chlebie. No to daj mi takiej wody, żebym tu już nie musiała przychodzić. Bo kto ją jej będzie pragnął, to kto ją będzie pił, to już więcej pragnąć nie będzie. No to Jezus mówi, idź, zawołaj męża i tu wróć. No i tutaj zaczyna się już pewien problem. Się okazało, że ta kobieta gdzieś żyje no, nie ze swoim mężem. Dzisiaj byśmy powiedzieli w konkubinacie. I zobaczcie, to jest ważne, aby do tego spotkania doszło. Gdzieś trzeba sobie stanąć w prawdzie o swoich tych grzechach, w swojej małości, przyznać się do tego, zdobyć się na pokorę. Można powiedzieć, że jej wypomniał, to mogłaby się obrazić, gdzieś odejść i zakończyć całą przygodę. I może dzisiaj, czy zawsze wiele osób tak by zrobiło, no ale ona jednak potrafi no, stanąć w tej prawdzie. Ale znowuż pytanie, czy to też nie dzięki temu, że Jezus zaczyna od prośby, od tego, że On ją prosi o coś. Dzisiaj żeśmy się modlili o to, już w modlitwie kolekty. Boże, przyjmij nasze pokorne przyznanie się do przewinień, które obciążają nasze sumienie i podźwignij nas w swoim miłosierdzie, abyśmy mogli doświadczyć tego podźwignięcia, spotkania. No musimy się przyznawać do swoich przewinień. To taka jest logika ich, chociażby sakramentu pokuty i pojednania, który też jakoś szczególnie jest celebrowany w tym czasie i w ogóle życia chrześcijańskiego. I to jest dziś zgodne i z tym doświadczeniem pustyni i wspinania się na górę, aby doświadczyć osobistego spotkania z Jezusem. Więc my tutaj stoimy też, no, tak myślę jako chrześcijanie, ale jako ludzie, którzy grzeszą, ale też jako ci, którzy no, są czegoś tam świadomi i jakąś tą zażyłość z Bogiem już mamy. Trochę po stronie Jezusa, jako ci, którzy mamy
przybliżać Jego innym, a też i trochę jako po stronie Samarytanki, jako ci, którzy cały czas mają za zadanie spotykać Jezusa, otwierać się na Niego, dawać się też i zaskakiwać może. Czym to wszystko się kończy, żeby już nie przedłużać aż tak bardzo? Samarytanka daje świadectwo. Wiele osób gdzieś tam jest pociągniętych, ale jednak na końcu mówią tak. Wierzymy już nie dzięki Twemu opowiadaniu, nie dzięki Twojemu świadectwu. Usłyszeliśmy bowiem na własne uszy i wiemy, że On naprawdę jest Zbawicielem świata. Zresztą też cała Ewangelia Jana się w podobny sposób jeszcze nie kończy, ale to już pod koniec jest zmartwychwstanie, kiedy ten drugi uczeń, pewno Jan, przy pustym grobie się zatrzymał, ale potem wszedł do środka, ujrzał i uwierzył. Czyli chodzi o osobiste doświadczenie. I to się gdzieś tak odbywa. Ktoś kiedyś nam coś przekazał, ale dopóki nie zdobędziemy się na taki krok osobistego otwarcia się i też odarcia się jakoś wobec Boga ze swojej nawet intymności, to wszystko będzie takie zasłyszane. Fajne na jakiś czas, ale jak przyjdą trudności, to pewnie może nie wystarczyć. Musi być ten moment osobistej decyzji. I to tak samo działa, kiedy my chcemy świadczyć wobec innych. Bo może czasami mamy takie tendencje albo ambicje, żeby kogoś tak na siłę przyciągnąć, że ja to mu dam świadectwo i on przyjdzie. No przyjdzie albo nie przyjdzie, prawda? Naszym zadaniem jest dawanie świadectwa, ale co dalej zrobi z tym człowiek? No to już jest sprawa jego relacji, relacji z Bogiem. Ja was wysłałem, abyście żeli to, nad czym się nie natrudziliście. Inni się natrudzili, a wy weszliście w ich trud, mówi Jezus do apostołów. Kiedyś byłem jeszcze na początku drogi formacji, powołania, pod koniec postulatu byłem na święceniach kapłańskich kolegi, przyjaciela. I kaznodzieja powiedział mu wtedy tak, że i pamiętaj, że nigdy albo prawie nigdy nie będziesz oglądał owoców swojej pracy. Ja mówię, no co on gada? No to naprawdę tak jest? To warto być tam księdzem, misjonarzem i tak dalej? Ale to gdzieś tak we mnie pracowało, a teraz się przekonuję, że rzeczywiście tak jest. Że rzadko kiedy coś tam się widzi. Robimy coś, co w przyszłości ma jakieś, pewnie może mieć jakieś efekty. I zbieramy to, co inni zasiali, a to, co my zasiejemy, pozbiera znowuż kto inny. I to może będąc kapłanem w sposób taki specyficzny się odbiera, ale może też będąc rodzicem. Nie, czasami ten trud wychowania religijnego też się wydaje, że jest po nic. Ale jak ktoś ma fundament położony, to zawsze jest na czym odbudować. No i może gdzieś w relacjach naszych, tak nie wiem, koleżeńskich gdzieś tam, na studiach też może tak być. No, mam takiego kolegę, bardzo fajny gość z liceum. Taki niepraktykujący zupełnie, w takiej rodzinie wychowany. Kiedyś już byłem też w seminarium, to przez 9 miesięcy, w pierwsze chyba czwartki miesiąca, jak się przyjmowałem komunię w jego intencji, się za niego modliłem i taką nowennę sobie zrobiłem. Mówię, no to powinien się nawrócić chyba, nie? Jak już to wykonałem z wiarą, wydaje się. No i teraz mieliśmy spotkanie klasowe w czerwcu. Dawno już go nie widziałem. No i żeśmy pogadali chwilę. Cały czas jest fajnym gościem, ale nie ma żadnych oznak, żeby się nawrócił, nie? Nie, może kiedyś tak będzie, prawda? To też tajemnica wolności człowieka, nie? Mógłby Bóg pewnie zrobić, żebyśmy wszyscy pełnili Jego wolę, ale tak nie robi. I cierpliwie znosi nasze też. My czasami może na innych patrzymy, ale patrzmy na siebie, nasze słabości i grzechy.
na własne uszy usłyszeliśmy i wiemy, że On prawdziwie jest Zbawicielem świata. Niech nasze przeżywanie tego kolejnego tygodnia Wielkiego Postu i cały Wielki Post i całe nasze życie wiodą do tego, że uznamy w praktyce naszego życia, że Jezus jest Zbawicielem świata.